Do you hear that sound? It's the sound of prosperity. It's the sound of a brighter future. It's energy running through the veins of the city. Welcome to the industries of the future. Cześć, witam was. Zapraszam was na kolejny odcinek z CityKS PlayStation 4 Industries. Jesteśmy w naszym mieście, bo jak zawsze po prostu długiej przerwie, tak nasz przemysł tutaj całkiem nieźle działa i głosowaliście w ankiecie. Także bez zbędnego gadania. Kupujemy dwa kawałki, które się cieszyły największą popularnością, ponieważ możemy kupić aż dwa kawałki. I teraz tak, przekręćmy się, jak wyglądała ankieta. Ankieta wyglądała w ten sposób. I najwięcej osób głosowało na czwóreczkę. Teraz będą jakieś ciekawe rejony, czekaj, tu jest. I na to, na siódemeczkę. Dobra, proszę bardzo. I teraz tak, żeby nie było, to nie jest tak, że już jest wszystko cacy, ponieważ nie jest cacy. Ropa, mamy tutaj ją w połowicznie, więc jeszcze będzie trzeba dalej ją wydobywać gdzieś tutaj. W sensie tam, tu jest bardzo ładny skrawek ropy, nie wiem jak do niego dojdziemy, ale pewnie trzeba będzie na niego się jakoś tam dostać. Tu jest bardzo mały skrawek ropy, dziś zaczniemy go wydobywać sobie powolutku. I właściwie pewnie go wydobędziemy całkowicie. I teraz zacznijmy od tego handlu tutaj na Marudzi, ale dzisiaj będziemy głównie industrii szli. Bo popyt całkiem ładnie zwalczyliśmy już w ostatnich odcinkach, miejmy nadzieję przynajmniej. No tak, ciach. No teraz zrobione. Chyba, że nie ma wody. Dostępność wodociągów niska. No bo to nie ma wody. Chyba trzeba po drugiej stronie, a nie można po drugiej stronie ciągnąć. Tu jakiś mamy. A tutaj albo te ścieki przesunąć po prostu. No, można byłoby te ścieki po prostu wywalić trochę. No bo nie mam zbytnio gdzie postawić tej wodziadki. No, postawmy na razie ją gdzieś tutaj. A później będziemy nad tym jeszcze ślęczyć. No, a w ogóle tylko wam tak powiem. Ten park niedawno postawiliśmy, ale do niego są tłumy tutaj idzie do tego miejsca. O, widzicie, nawet tłumy tutaj dojeżdżają. Dobra, a tak czy siak, nie o to mi chodziło. No, zrobiła się noc. Kiepsko. To sobie stwórzmy najpierw tą dzielnicę przemysłową. I jak wróci nam dzień, to się już nim dokładnie zajmiemy. Ale pewnie to sobie przyspieszmy czas, aby szybciej wróciło. Tutaj. I może dziś sobie jeszcze zaczniemy jakieś laski czy coś. Ale no nie wiem. Dobra, zajmijmy się dzisiaj tylko tą ropą. Lasami w kolejnym odcinku. I tak, czemu musimy zacząć od tej ropy? Tej tutaj. A nie tej tutaj, bardzo fajnie. Ponieważ jak sobie wejdziemy w ropę, to żeby budować, żeby kopać pod wodą, trzeba mieć poziom przemysłu naftowego na poziomie 5. Co jest trudne zrobienie na początku. Więc niestety musimy do niego dłużej poczekać. Z tą nogą też las nam się przyda, ponieważ z lasu jest dużo fajnych surowców, więc może tutaj jakieś plantacje wielkie lasu zaczniemy sobie robić, może niekoniecznie dzisiaj, ale na pewno będzie trzeba się tym zająć. A z pewnego chyba dzisiaj tak, tu mamy nową część rudy, to ją sobie zaraz przyciągniemy, czekajcie, a nie, to miał być chyba osób dzielnicy rudy, proszę bardzo. Nazwy dla tych dzielnic możecie oczywiście pisać w komentarzach, żeby nie było. I jakby coś, nie subskrybujcie kanału, jeżeli zbyt długo odcinka nie mam, bo on się na pewno pojawi po jakimś czasie, tylko czasami jest mi trudno nagrywać odcinki. Czasami jest, no jest po prostu trudno. Dobra, rolnictwo dziś sobie trochę powiększymy, ale tylko to trochę, żeby tam jakieś fabryki. Jakąś nową fabrykę to bym dzisiaj wymontował, bo co jak co, ale fabryka to zawsze fajna rzecz. Dobra, proszę bardzo. Wy tu się będziecie całkiem zacnie budować. To tak, wy tu jesteście. Tutaj jest jeszcze takie bardzo fajne te ruda. Nie wiem, jeszcze się zastanowimy. Się o nim bardzo zastanawiam, czy później w nią nie pójść. No i tutaj właśnie będzie nasza ropa wydobywana w przyszłości. Jeszcze nie wiem, jak to zrobimy. Ale plan jest taki, żeby ją wydobywać stąd. No i więc jeżeli tu będzie, no to musimy też zająć trochę miejsca nad wodą. Co nie do wydobywania tego tej całości. No mniej więcej dotąd, żeby też było trochę więcej na te wszystkie budynki zewnętrzne. O. Dobra. Tu jest kolejne jakieś rolnictwo jeszcze do zajęcia. Tu jest tak jak to zrobiliśmy. Tu będzie nasza dzielnica leśna.
No i ogólnie tutaj... Tu jest jeszcze jakaś odopa. Jakieś jeszcze złoża. No zobaczymy, bo ile mamy już kolejnych kawałków? 5, czyli jeszcze będzie przed nami tak gdzieś około 4. No dobra, zobaczymy. Dobra, przemysł nam się bardzo chce budować, czytaj biura, więc od tego sobie zaczniemy, bo w nocy to nic zbytnie nie możemy budować. Znaczy, możemy wszystko robić. Więc tak, to. I dajmy sobie to. Nie, kręto. Tak, Cities czasami raz na ludzki rok. Nawet ja sobie używam z czegoś takiego jak kręta. Dobra. Tutaj ten park zaraz tam będzie trzeba wyrzucić po prostu. I będzie tak samo jak jest. Okej. I nasza dzielnica tutaj całkiem nieźle ta biurowa będzie się tutaj budować. Świetnie. Więc dajmy sobie pędzel. I na razie dajmy, aby się wszędzie budowała. Nawet wokół tego parku. Ale później to oczywiście park sam zniknie. Albo właściwie tego będzie trochę przeniesione. No. Ale żeby nie było, że się nie budują, tak? To się nie budują. Dobra, to tak, ten autobusik dzięki temu się przebędzie jechać na drugą stronę jeszcze ulicy. O, co nie? Tu damy wam z jeden przystanek. Tutaj z jeden. Możemy wam montować. Tutaj też, czemu by nie właściwie. No i jeszcze tutaj taki jeden na wyjeździe. O. Całkiem nieźle. Teraz by się przydało, że zrobić jakąś kładkę na drugą stronę. Tą kładkę zrobimy też w moim stylu, czyli rowerowo pieszą. Raz, dwa, trzy. Dobra. O, dotąd. I później będzie w dół. No, prawie nam się nawet udało tutaj wymierzyć z tym obok. Okej, chyba trzeba też... Ja nie mogę. Raz, dwa, trzy. Wejdziesz. Nie wejdziesz, serio, takie zrobili już problemy. Czy wy to widzicie? No, świetnie. Bo to była przesada. Dobra, tutaj w dół. I tu będzie raz, dwa, trzy. Przecież zawsze tak się dało zrobić, żeby to sobie schodziło normalnie. Po ludzku, a nie, że... Nie. No dobra, widzę, że są problemy. To tutaj będzie po prostu ścieżka taka, a po drugiej stronie będzie ścieżka zwykła. Bo widzę, że jakiś problem się zaczęły robić, a nie będę przecież walczyć, to jest miasto. Raz, dwa, trzy. I tu będzie raz, dwa, trzy. O. Tu będzie taka zwykła ścieżka. No. I powinno być całkiem zacnie. No a to tak, wy tu się budujecie. Zaczyna być już coraz bardziej widocznie, co to jest już o wiele lepsza wiadomość. Tak, swoją drogą, tu mamy dostęp też do naszej autostrady, więc... Ich podłączymy sobie autostradowo już od razu, żeby nie było. Ile dla mnie? Dobra. Problem zażegnany. I tak, wy macie problem z wodą, ponieważ wody do was nie dociągnęliśmy jeszcze. Właściwie. No i tak, tutaj ta rura szła. I tu sobie nie ta rura szła dalej. O, co nie? No ma tak, teraz trzeba będzie na przykład ten park przesunąć, ale nie chce mi się tego dzisiaj robić kompletnie. Koncertowo dzisiaj tym się w ogóle bym nie chciał zajmować. No to w międzyczasie, skoro nic nie możemy właściwie robić. Poczekaj, to tak, sprawdźmy na jaką to ma być długość. 1020. Dobra. 1020. Dobra, no i na razie tutaj będzie się to zawracać. Później będzie pewnie inaczej, ale na razie już niech tak będzie. O, co nie? A, ja wiem, co my tu chcieliśmy zrobić. W tej dzielnicy miał być Bambaj. A Bambaju cały czas jak nie ma, tak nie ma. No ma, tym trzeba będzie się dać. W ogóle to się chyba podobiło szklatnie, tak? Tak. Ja bym wolał, że to była pszenica, a nie szklatnia. Szklatnie to się robi, jak już nic nie ma właściwie. No ma i tak, i to się w ogóle postawiło obok, a to ma być tuż przy. Dobra. No dobra, to tak, to jest dobrze. Aha, i wszystko źle postawiłem. No nie, ja nie mogę. Wszystko jedno, dobra. Robi się na szczęście dzień. To jakby coś tym Bambajem się zajmiemy, jak będzie kolejna noc znowu. Natomiast my teraz idziemy do tej dopy już. Tylko dajmy, żeby tutaj to się już budowało normalnie. Żebym nie miał tego za złe sobie.
No i to będzie oczywiście droga gruntowa, tak, żeby nie było. Żeby oni nie jeździli tędy, gdzie nie powinni. Tak, teraz zrobione. Przystanek stąd ucieka. Okej, okay, i gdzie ten autobus tu jedzie? Autobus by chciał jechać tędy. Nie. Autobus, my cię puścimy inaczej. Póki co. Później gdzieś tutaj. Daj, postaw się. No. Tutaj. I później, no właśnie tutaj będzie później po tej stronie. I tutaj, jak będziesz przejeżdżać obok tego wszystkiego, to też ci damy przystanek, abyś jakby coś mógł tutaj do nich po prostu załamać. Czy coś. No, to tak, może będzie dobrze. Z tego co widzę, jakby ten przystanek był autobusowy po tej stronie, byłoby lepiej. Wiem, że tu później skręcę, ale jak będą po tej stronie, to będzie się będzie płynniejszy ruch. Dobra. No i wam trzeba dać jeszcze wszystkim wodę, oczywiście. Więc to wam dokręcimy. I przechodzimy już dalej do tego, co ważne. Tak jak mówiłem, w każdym odcinku jest inne radio. Dzisiaj mamy Alda, czy Jazz Radio. Proszę bardzo, tak trochę dla relaksu. I po tej stronie, poczekajcie, czy ja dobrze pamiętam? Nie, po tej stronie można jeszcze postawić jakieś szkółki. No albo coś takiego. Właśnie, biliśmy duże miasto jakiś czas temu. I teraz wielkie miasto. Dzięki czemu mamy kolejną pożyczkę. I właściwie to tyle. Czekaj, to tutaj jest? To są pomarańcze, no a to tu też dajmy pomarańcze, żeby to tak się ładnie ciągnęło. I tutaj chyba też będą pomarańcze, co nie? No, dobra. Natomiast tutaj może być szklarnia już na razie chwilowo. I tutaj właściwie nie o to mi chodziło, bo tutaj trzeba postawić nasze młyny. Żeby to szybciej, żeby też młyny zaczęły tutaj działać, ponieważ mąki mamy cały czas mniej niż tego z wszystkiego innego. Dobra, tutaj. Tutaj i... Tak, oni będą oczywiście tutaj marudzić, że nie mają na razie nikogo na pracy, ale to tylko chwilowe. I dajmy im tutaj miejsce do mieszkania też, żeby nie było. Proszę bardzo, macie te baraki, tutaj PGD-y w sensie. I tak, warsztat naprawczy zajmuje się utrzymaniem budynków przemysłowych. Czy my go gdzieś tutaj chcemy wrzucić właściwie aktualnie? Czy jakby było gdzieś miejsce, to bym go wrzucił, tak? Ale nie widzę na razie miejscówki, więc na razie go nie będzie. I tutaj zobaczmy, jak działa nasza w ogóle sortownia poczty. Okej, okay, zjeżdżają się ludzie z całego miasta i z zagranicy nawet głównie. Dobrze, całkiem dobrze. Ale już bez zbędnego gadania zwolnimy czas. I przechodzimy do naszej ropy. Nasza ropa będzie całkowicie zrobiona chwilowo, tak? Bo ona tutaj będzie tylko chwilowo. Później to będą te miejsce, gdzie jest teraz tutaj ta ropa, będzie to się tym zajmie po prostu, no wiemy wszyscy co. Oczywiście, że las tutaj będą. Natomiast póki co damy tutaj ropę, a później pójdziemy w energię odnawialną, żeby wydobyć i żeby ten właśnie tam później to można było zupgrade'ować. Dobra, no i tak, tutaj tak jak możemy się domyślać, będą bramki wjazdowe, jak do wszystkich dzielnic przemysłowych. Czyli... czekaj, właściwie to można było przesunąć. O! To ładnie tutaj by się wsadziło. I tutaj będzie raz, dwa, trzy. O! Dobra. Czekaj, jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze? Nie, jeszcze nie wejdziesz. I tak na jeden hit też nie wejdziesz. Nie, no tak... Nie, ja tutaj nie chcę zrobić hopsa sam. Bo to nie moja droga. O! Dobra. Jeżeli tak zrobimy, będzie już sobie nieźle. To tak, stąd zawracamy tutaj. O co nie. I tu będziecie mieli zjazd do dołu. No bo niech będzie. Tutaj będzie tutaj. Później tu będzie kawałek prostego. O. I stąd będzie, będą już zjazdy też na łąki. Czyli tu będzie zjazd dół. Tu się to podłączy. Czekaj, to nawet zupy podłączenie z boku. To będę wiedzieć mniej więcej, gdzie zrobić te podłączenie. Tutaj w dół. I tutaj w dół, dobra. I on tutaj w tym samym miejscu mniej więcej. No ma to tak, to jest całkiem nieźle. To tak, tu wy macie zjazd. Teraz zróbmy to samo z tej strony. Takie naciski zjazdy też trzeba porobić.
Tutaj, dobra, tu sobie to ładnie schodzi. I tutaj podobnie będzie zjazd w dół. I podłączenie się w podobnym miejscu, czyli tutaj. Zmiana kierunków, jakby dało się tutaj dojechać. Nie, wy tutaj nie. I tutaj światła wypad. No i ty potrzebujesz oczywiście wody i wszystkiego. Ale my na razie na te tematy nie zwracamy uwagi, ponieważ trzeba postawić nasz budynek dzielnicy, ale ponieważ nie jest w dzielnicy, to by nam to się źle stworzyło. Dlatego byśmy nie chcieli. No, zobaczymy bardzo. Mały szyb naftowy, zakład pneumaty szmalu naftowego, mały terminal naftowy. Dobra, całkiem nieźle. Tak, zaczniemy to sobie wydobywać. 48 baryłek tutaj będzie. Tu będzie 0, tu jest 24, tu jest 40. Aha, czyli 48 na takim małym, czekaj, on ma maksymalne 48. No za 48, proszę bardzo. A, no i oczywiście musimy tutaj zabić, czyli ten budynek trzeba przesunąć trochę w bok, mimo wszystko. I zrobić tutaj miejsce do zawracania, tak? Standardowa procedura, tylko że w ostatnich czasach to mi tutaj się nie udawało zazwyczaj. Raz, dwa, trzy. Dobra. Tutaj. Tutaj. I tutaj. O, dobra. Świetnie, takie ładne dosyć kółeczko. No i tak, was trzeba podłączyć. Najpierw zacznijmy od... najpierw zacznijmy od postawienia pierwszego szybu naftowego. I później sobie... Dobra, na razie tak powolutku, tak? 38. I tu jeszcze jeden postawimy, tam już miał... Ostatni miał trochę mniej produkcji. I tak, stąd sobie ciągniemy... Albo sobie nie ciągniemy. Sobie ciągniemy druta do reszty miasta. Proszę bardzo, prosto. No i tak, czy będę będzie prościej? Na razie prościej będzie do tej tutaj. No już ja widzę, jak ten drut będzie szarpany podczas burzy wszelkiego rodzaju. Dobra. I podłączenie, proszę bardzo. No tak się ciągnie ten drut bardzo ładnie. Woda. Woda, woda, woda. Tak, wy też potrzebujecie wody. I komunikacji. Komunikacje właśnie, oni tu będą pierwsze pociągi w naszym mieście. Będą tutaj do nich dojeżdżały, żeby jakoś mieli tutaj pracę, bo są bardzo daleko. Dobra, powinno im powoli zaraz tutaj wszystko dochodzić już. Postawmy sobie nasze składowisko. No wy nie macie oczywiście prądu, tak jeszcze chwilowo, ponieważ nie podłączeni jesteście, więc tutaj postawimy sobie to na zrównoważony i za chwilę sobie postawimy ten zakład produkcji już. I tak, patrzcie sobie też na te budynki, bo na razie wygląda tak, a później to będzie naprawdę jeszcze zaczyna się robić forteca, bo też się mówiłem tak jak, że się budynki update'ują. Dobra, na razie mamy pierwszą produkcję. Przepisy. Dobra, na razie nie będziemy tutaj kręcić się przepisami. Już nie będę, tak jak jest. Czy coś tu jedzie? Jedzie. Tu jest ropa, więc od razu większe... A, no tak, oczywiście, gdzie może coś jechać. No i tak jak mówiłem, tutaj trzeba zainwestować w pociągi towarowe i pasażerskie. Pasażerskie sobie gdzieś wrzucimy. Nawet można z boku właściwie wrzucić, bo one nie są akurat najbardziej tutaj ważne. Zresztą tutaj można drogi, a nie takie drogi gruntowe jak zazwyczaj ropy. Bo tutaj to nic takiego się nie będzie działo. Dobra. Proszę bardzo, tu będzie na drogę będzie się kręcić od tej strony. Tu sobie zawracać. O, co nie? I tutaj się będzie łączyć. No, takie dosyć proste. No i oczywiście nasza droga będzie trochę wydłużona, aby mieli jak tutaj zawracać do tego miejsca. Dobra. Powiększmy naszą dzielnicę ropową. A nie, wszystko łapie, dobra, wszystko łapie, świetnie. Miejmy nadzieję, że zacznie to powoli już pracować. I tak jak możemy się domyślać, tu będzie nasza pierwsza stacja. Nie. Tu będzie stacja, ale pierwszą stację. To nie wiem, gdzie bym postawił właściwie. Bo trzeba postawić w jakimś dobrym miejscu zlokalizowanym, albo dopociągnąć tam bambaje. Najlepiej było postawić oczywiście gdzieś tutaj. Ale możemy się domyśleć, że tego nie zrobimy. Tak. Tu wydaje mi się dobre miejsce, żeby stąd odciągnąć tory. Bo towarowe i pasażerskie tam będą jechać. No. I
tu po prostu w tą dzielnicę sobie wpuścimy jeszcze bambaje i to wszystko ze sobą podłączymy, żeby to całkiem nieźle funkcjonowało. Chociaż zazwyczaj to ja ciągnąłem pociągi od tego typu dzielnic handlowych. Ale to właściwie można ciągnąć, żeby pociąg przejeżdżał. Jak to zrobić, kurczę? Najlepiej w tej dzielnicy było postawić taką dużą stację. Tą wieloplatformową, właściwie to by nawet stać na nią. O, mówię o tym. Bo to by tutaj idealnie pasowało. Bo jest idealnie na wyjazd, tutaj są akurat pociągi towarowe, ale tak czy siak. Co by na to? No dobra, niech będzie. Proszę bardzo. Mamy pociągi. A, tylko tutaj to będzie trochę zjeżdżać. No i tak, zacznie nam trochę znikać ludków, oczywiście. Wiem, że musicie być podłączeni do całej też 6 świata. Za chwilę tym się zajmiemy. Ale najpierw jeszcze drogi. Drogi, ponieważ tutaj wywaliliście trochę dosyć duży kawałek miasta i mimo wszystko trzeba tym się zająć. No tak, tutaj. Tu wypad. Handel tu będzie się teraz mógł budować. No ma tam mi się wydaje, że ropa już całkiem nieźle się płynie. Co nie? Czekajcie, zerknijmy sobie. Bo to trzeba mieć na oku. Okej, ty nie działasz jeszcze, czyli tutaj trzeba dociągnąć jeszcze już do tuta. Ale zobaczmy. 5 beczek. 8 beczek. Słabo. Wolałbym, żeby tego było więcej. Może jak postawię tu, to będzie lepsza produkcja. Chociaż wydaje mi się, że tutaj zaczęło coś już znikać w sumie. To tu jeszcze jeden postawię i nie będzie. Bo chcę, żeby to już zaczęło tak faktycznie działać. No, postawmy ten zakład, ten tutejszy, oto. Może dzięki temu drutę usuniemy. Zobaczmy. Tak, drutę możemy dzięki temu usunąć. Ty nie będziesz mieć jeszcze połączenia. Do ciebie podłączymy. I mieliśmy tu postawić stację, więc macie stację. W ogóle mogliby tak jakieś do tych wersji, nawet nie zmodowanej, do Cities dodać te małe stacje, by się bardzo to przydało. Wypad. Wyłącz. No ma. No i tak, postawmy może do tutaj ten nasz dworzec, ten towarowy. Właściwie, będzie już dużo lepiej to działało. A, no i tak, nie macie wody jeszcze. To tak, tu woda. Ty masz już wodę, ty jeszcze nie masz, nigdy cię jeszcze nie dojechał, no bo to inny problem. No i tu sobie damy, żebyście wjeżdżali do niego prosto. Tak jak zawsze robimy ostatnio. Okej, tu jeszcze trzeba to przeciągnąć. I dworzec towarowy, okej. No dobra, jest trochę spędne zbocze, faktycznie. Ogólnie tutaj jest dosyć taka dolinka. Służę wiecka. To tutaj sobie postawimy i może tutaj by mi to weszło. O, idealnie. Już właściwie to nie jest tak idealnie do końca. Przesuń go jedną kratkę w bok. Dobra. To wywal. To też. I stąd będzie dojazd taki pod zakrętem. Dobra. I teraz powinno to całkiem nieźle działać. Teraz tak. Ciągniemy to blisko stąd. Właściwie tutaj może było bardzo ładnie to wjechać. To ta część sobie przejedzie pod spodem tego. Tu sobie później to wyjedzie. I nasz pociąg musi się połączyć z główną linią. Tutaj z tym. Więc tutaj sobie pojedzieć klinką. Tutaj. Tutaj sobie zakręcimy. Czekaj. Tu byłoby dobrze to jakoś ładnie zakręcić, też podłączyć. Tutaj wydaje mi się, że. Tak, my tu jedziemy przez środek tej naszej dzielnicy, tej ropowej. No dobra. To się rudy. No trudno. Tutaj tak to podłączymy i tu później by się połączyło jakoś tak. O, świetnie. I ja idę na jakiś prosty tor, jeszcze bym odjeżdżał sobie w tym kierunku, ale wątpię, żeby z niego były duże jakieś podłączenie. W sensie duże jakieś tutaj połączenia. Tu, tak i tutaj w ten sposób, dobra. Towarowe teoretycznie jest podłączone, tylko do ciebie trzeba naciągnąć wodę. No, oni to zaczęli tutaj sobie zawracać przez siebie teraz tutaj. No nieładnie. No, miejmy nadzieję, że nie będzie takich tutaj dużo samochodów.
Stąd zaś nasi pasażerowie będą właśnie tutaj też jakoś musieli się podłączyć z tą częścią. No bo to będzie jechać sobie już górą z kolei. Czekaj. O, właśnie górą, górą. Tutaj, tutaj, tu w dwa w dół. I tutaj właściwie to już... Nie, nie. Czekaj, tak, tak. I tu. I tu. Dobra, to mamy podłączone. Teraz by się wypadało podłączyć tą część do całego wszechświata. A, no i tu mieli oni mieć własne też pociągi. Właściwie wyszła nam ropa i pociągi. Tak w sumie. O, dobra, tak to sobie podłączymy. Tak, bo im po prostu podłączymy ich bardzo łatwo z tą częścią tego. No i tu będzie właśnie taki był pomysł, aby to zrobić podłączenie takie proste nad tą rzeczką. Czyli czekaj, stąd sobie weźmy to i gdzie to będzie wyrównanie? Okej, wyrównanie będzie na jakimś takim poziomie. Niech będzie. Nie będziemy wyśleć tych typowych węzłów, jak ja zazwyczaj robię, po prostu będzie się wszystko zjeżdżać w jeden. Taki jest pomysł. Dobra. To tak, tu będzie nasze podłączenie. Gdzie przejazd na drugą stronę właściwie wody. Całkiem ładnie to będzie wyglądać. W sensie, że wszystko wyjeżdża z tej dzielnicy, co nie? Tutaj nic nie ma ciekawego, tylko tutaj dojeżdża, ale nic tu się już nie będzie kręcić. No, oczywiście nie będę się kręcić, ale... Ale nie aktualnie. No i tak, pierwsza część, ten pociąg tutaj rozumiem właśnie się łączyć z tym. O, dobra. I tu puścimy sobie już pociąg. To będzie taki pociąg jeżdżący głównie po naszej mieście. Czyli będzie się łączyć z tym i z całą resztą gdzieś jeszcze go puścić, nie? A na razie będzie tylko podłączenie tego i tego. No, mamy naszą pierwszą linię pociągową. Bombaje, to tutaj jeszcze chciałem ciągnąć właściwie. Jako Bombaje, jak mowa. No, tak, ta linia będzie sobie jechać właśnie tutaj. Się będzie łączyć z tymi pociągami. Dobra, ale tylko tak jakiś bez tutaj dużych odjazdów. Czekaj, o. To całkiem ładnie wygląda. Dobra, to ta sobie tutaj dojedzie. I do tego będą właśnie tutaj podłączenia, tak jak możecie się domyślać. No, pociąg nasz pierwszy już jeździ, koloru czerwonego. No niech mu będzie. I tutaj, tak jak było do przewidzenia, będzie się łączyć to z tym. Czyli czekaj. No, trzeba trochę jeszcze bardziej wykręcić. I może właściwie tutaj, żeby to wszystko wyjechało po tej części. Czyli tu. Tu. I tu. Tutaj do tego miejsca wyrównamy sobie już. O. I nasze torowisko będzie jechać sobie stąd. Tu tak całkiem ładnie, prosto. Później tu sobie dojedzie, tu sobie to przejedzie. Nie. O, dobra. Jest, podniesie się. I tutaj będzie dojazd tego. Dobra, całkiem nieźle. A tutaj się ta część z tym gdzieś jakoś podłączy. Podłączyło się. Możemy podłączyć nasze pociągi. Brakuje prądu, to się za chwilę zajmę. To już będzie za chwilę akurat. Po reklamach. Tu proszę bardzo, podłączenie naszego przemysłu. O, tutaj ci się cieszę bardzo. Proszę bardzo. Więc co jest z prądem? Czekaj. Aha, ogólnie na prądu brakuje. Czy ja mam trochę niżej na poziom prądu? Tak, mam. No, mogę sobie pociągnąć spokojnie do 100% i powinno to już zostać nasz problem rozwiązany. Mówię, tam nasze biura po tej części. No całkiem nieźle te biura bujują. Więc wy powinniście mieć już prąd. Halo, podciągnąłem popyt. Późno słońce nie spala, no dobra, no to ja wiem akurat. Wiem też, że pociągnąłem tutaj to i powinno być tego więcej. Chciałem postawić drugi solar pan. Tak trochę mi się nie chce tego stawić, bo to dosyć dużo mimo wszystko pieniędzy kosztuje. Co tu jedzie? Tu jedzie bumper, okej.
Nadużycie jest ewidentnie większe, no ale pociągnijmy to jeszcze do 10%. Tam nie chce też skakać w ogóle. Więc uwaga. Ja wiem, że jest noc i teoretycznie nie ma też sensu, żeby w nocy przybyło nam tego, ale mimo wszystko powinno tak dać. Jeszcze. Dobra. Teraz już powinno być całkiem nieźle. No i tak, tutaj oczywiście trzeba bym postawić straż pożarną i policję, bo to są rzeczy, które tutaj wam się nie pojawią za szybko. No i one to będą sobie dodziałać. No i oczywiście urząd pocztowy, tak żeby nie było, że zapomniałem. Proszę bardzo, urząd pocztowy. Dobra, nic. Cały czas nie mam tego planu, serio. Czy my tu możemy wam jakiś postawić? Czekaj, czy to jest na węgiel? To jest na naftę, to też nie my z mojego miejsca mogą dojeżdżać, ale no ma nie. Produkcja jeszcze jest przymała. No ma, teraz już powinno być dobrze. Później sobie postawimy tą elektrownię, na razie mi się nie chce. Dobra, i widzę z tego miejsca, że już jedzie do nas jakiś pociąg. I skąd on jedzie właściwie? Czekaj. Daj się kliknąć. Z mojego dworca towarowego. Ciekawe. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. A w ogóle tutaj oni całkiem nieźle tutaj tak, bo tutaj to jest dojazd dalej. Z tego właśnie wspomnianego jest całkiem niezłe połączenie. I stąd właśnie włączymy te bramki, żeby nie było. Tylko, że tu będzie bardzo to nieopłacalny przejazd, ale jak będzie ktoś chciał, to też bardzo można. Tu będzie przejazd przez środowisko. I tu będzie dojazd do tej części autostrady. Czyli jak ktoś bardzo będzie chciał jechać szybko, to będzie mógł sobie tutaj tędy pojechać. Wiecie, że taki tu będzie skrót. Dobra. Tutaj tak. Tu sobie to zakręci już mocniej, ostro i tu będzie zakręt w jedną, zakręt w drugą. Tu zmienimy kierunki i tutaj też będzie tak właśnie. Tu będzie dojazd w tą stronę, to w sumie do przemysłu będzie dobry dojazd. Dla takich naszych autobusików, jakbyśmy chcieli kiedyś puścić. Ale autobusu tutaj nie będę puszczać oczywiście. Dobra. Tu będą cztery pasy, bo tutaj jest wjazd, tu będą cztery pasy i tu będą cztery pasy. Ktoś zacznie już z tego korzystać? Tak. Zobaczcie. Wydaje mi się z tego, że oni tutaj już chcą jechać. A nie, oni jadą gdzieś dalej. Gdzie oni jadą? Oni przejeżdżają przez całe miasto do... No tak, bo tu jest w sumie nawet niezły skrót. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jak będzie zbyt dużo ludzi tak korzystać z tego, to wywalimy oczywiście. W ogóle to jest minuta odcinka. Zegarek. 32. No to powoli będziemy kończyć, bo ja też muszę jeszcze pójść w jedno miejsce. Ale sobie jeszcze na koniec odcinka dzisiaj puścimy Bombaje. Bombaje nasze, które będą sobie zawracać. O, w tym wspaniałym miejscu. Tutaj. Czemu nie? A, bo tutaj jest to tak dziwnie zbudowane, no tak. To jeszcze raz. Tu. Teraz trzeba to wybudować jeszcze raz. Czyli tutaj te drzewka. Co? Chyba się nie chcesz budować jeszcze raz. No to wybudujmy to w ten sposób, no cudno. Okej, proszę bardzo, jest połączenie. No i tak, tu nasz Bombaj sobie będzie dojeżdżać do tego, tu będzie póki co zawracać. Teraz tak, ten nie będziemy może go puszczać w sumie przez środek dzielnicy, bo czemu by nie. Puśćmy ją go bokiem tutaj. Bokiem, czyli tędy. I tu sobie dojedziesz nad wodą do tej części, o, do tego miejsca. I tu mnie chce zawracać, o, stąd. No i tak. Puśćmy ciebie, ja będę sobie zaczynać naszą trasę tutaj. Będziesz mieć przystanki w tych samych miejscach, co te przystanki, co Bombaje tutaj już jeżdżą aktualnie. No, a później sobie wyjedziesz tutaj do tej dzielnicy. Tutaj handel na pewno będzie zachwycony tym, że coś mi się nowego pojawi. Tu będzie sobie jechać dalej. Czekaj, może tu sobie właściwie dajmy tu przystanek. Albo nie. Tu. Tutaj. Tu będzie podjazd pod sam ten wjazd. Tu będzie przystanek jeszcze jeden pod tym.
No i tutaj w tych samych miejscach, co aktualnie już są bambaje. Czyli tu, 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 o, tutaj nie było przystanku, to ciekawe. I tu sobie nie zawracać. Na tej naszej pętli. Wspaniałe. Dobrze, miejmy nadzieję, że to już zacznie jakoś tam mniej więcej działać. Widzę, że bomba już ruszył. Okej, okay, gdzie, jak tam ludzie korzystają z twojej linii? Nie, nie, nie to. No, całkiem nieźle, całkiem nieźle. Dobra, no i ta linia dotąd też już zacznie za chwilę tutaj działać, więc też już będzie całkiem, całkiem ciekawie. O, i tu widzę nasz pociąg chyba, to jest, o, właśnie nasza pasażerka. I aby to idealnie tutaj działało, cały czas nie macie prądu, serio. Schodzę coraz gorzej z tym prądem. No a to, żeby nie było tego problemu z prądem, to tutaj sobie postawimy tutaj, gdzie tu. Tu, że ma za elektrownię. No, postawiona, postawiona. I stałe zjedziemy na 100%. Ciach. I tu ciach. Dobra. Całkiem nieźle. Teraz on się nie łączy. O, włączył się. I już coś tam produkuje sobie. Dobra, świetnie. A, i tu są w ogóle pozapychane te miejsca, przez to, że to nasze wszystko jeszcze nie działa na takich pełnych obrotach, jakbyśmy chcieli. No to sobie jeszcze dorzucimy i kończymy dzisiejszy odcinek, bo też nie ma znaczenia, żeby zbyt długi. Lepiej więcej odcinków z tego, co słyszałem, niż przy długich odcinków. Podobno tak jest. Nie wiem, jeśli się mylę, to napiszcie mi w komentarzu. Dobra, no i tutaj właśnie sobie postawimy to ropa, w sensie rolnictwo i mąka. Proszę bardzo, tu i tu, proszę bardzo, budować się. Czy tu jest gdzieś przystanek jakiś autobusowy? Czekaj. A nie, teraz będziesz jechać sobie tutaj na okrągło. No to może i nawet dobrze w sumie. Jak będziesz sobie jechać tutaj tak na okrągło, to ci dorzucimy jeszcze przystanek. Czekaj. Mówiąc na myśli dorzucimy, to mam na myśli, że go dorzucimy. I tutaj sobie dorzucimy autostradę. O, co nie? Tak. Tak, i z tego co widzę, oni tutaj mimo wszystko chcą jechać tędy. To mi się mało podoba, ale trudno. Ale trudno, z nimi się nie dogadamy. Czekaj, nie to, nie to. Tu, tu. I tu mogę sobie jeszcze dociągnąć autostradę. Oj, 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 tu widzę, że się zaczyna robić maglownik niezły. No tak, bo tu jest trochę mała ta droga. No ale trzeba będzie trochę poszerzyć mimo wszystko. Tak mi się coś wydaje. Bo oni, czekaj, wszędzie jadą gdzie? Gdzie oni tutaj jadą? Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Zobaczmy. Dużo z nich chce wykręcić na tą główną drogę, a część chce pojechać prosto. Mhm. Autobus jeszcze jedzie tędy. Natomiast stąd większość chce jechać prosto. Ajajaj, no nie za ciekawie. A jak jest z tą autostradą? No, ta autostrada już całkiem nieźle działa. Świetnie. A, i tu jest nasza dzielnica przyszłościowa. Zobaczmy, jak korzystają z tego. Widzę, że całkiem nieźle. Okej. I oni tutaj w większości, i właściwie to wszyscy przejeżdżają centralnie przez tą dzielnicę. Jedną sobie do rolnictwa. Czyli nasze rolnictwo jest zaopatrywane przez ten wjazd tutaj. I nikt nie jedzie tutaj skrótem do tego. Serio? A nie, jeden jedzie, no ma. Jeden jedzie, który tutaj jest jeszcze dosyć nowy. A nasz przemysł tutaj, z tego co widzę, ten tutaj jest na razie na minusie, bo dopiero co zaczyna wchodzić do działki. Ja. Dopiero co tutaj zaczyna działać. No ma, to na koniec postawimy sobie tutaj, daj to. Wrzuci się to tutaj? Wrzuci się, no dobra. Ty będziesz tutaj i nasze śmieci zaczniemy stąd wyrzucać sobie. Czekaj. O, śmieci. I śmieci będą już tutaj wyrzucone na miejscu. I w ogóle ktoś korzysta z tego miejsca do zwracania? Tak, korzystają, to dobrze. Wypad światła. No bo, to chyba będzie tyle. Na koniec mogę... A, na koniec. Jeszcze zanim będzie na koniec, tutaj mieliśmy dociągnąć właśnie autobusik, który będzie sobie jeździć po tej dzielnicy i dorzucać naszych wszystkich pracowników do tych tutaj miejsc. Później będą baraki oczywiście, ale póki co będzie to w ten sposób jeździć sobie autobusik i będzie do tych wszystkich miejsc dojeżdżać. A,
a tu możemy właściwie przyjść aż tutaj, to więcej zajmie. No i żeby tutaj ten autobus nie musiał zbyt daleko też dojeżdżać, w sensie, no wiemy jak to jest z autobusami, one tutaj muszą wszystkie dojechać do tego miejsca, tu sobie damy zajezdnię i może część tych autobusów stąd będzie wyjeżdżać. To wie, zobaczymy. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Już niedługo może wbijemy go na kolejny poziom w tej dzielnicy. Zobaczymy jak tam ropa jest, czy jest. No powoli zaczyna tutaj trochę wydobywać, tak mi się wydaje. Nasze pociągi na razie jeszcze tutaj nie mają jakiejś niezbiły wielkiej sławy. Chociaż jest jakaś inna osoba już tutaj czeka. W naszym dworcu centralnym. O, właśnie. To będzie dworzec centralny. Czy ktoś korzysta z tego właściwie pociągu? Zobaczmy. Z tego też. Też widzę cienko. Zmniejszymy tutaj na niego na maksa popyt. Ale sądzę, że z naszej linii już bambajowej, jeżeli byśmy znaleźli jakiś bambaj, o właśnie, korzysta, ujojoj, bardzo dużo ludzi. Sądzę, że dzięki temu możemy stwierdzić, że w kolejnym odcinku trzeba zająć się metrem. No i rozbudować naszą sieć kolejową. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie sobie łapkę w górę. A, tu się też kupuje od tego. Mówiłem, zygzaczki są niestety za małe trochę. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dzień dzwoneczek. To oznacza, że trzeba postawić kolejny dworzec towarowy gdzieś tutaj, może przy wjeździe. On będzie trochę jeszcze wykorzystywać. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Będziemy sobie tutaj to dalej rozbudowywać. Jak widzicie, ogólnie nasz przemysł jest dosyć nieźle rozrzucony po całej mapie, ale dzięki temu nasi mieszkańcy muszą się ruszać do innych rzeczy jasna miejsc. No bo na koniec sobie jeszcze zerknę tylko, jak tam ten nasz przemysł jest na poziomie czwartym i za ile wbije na kolejny poziom. A, jeszcze trochę. Dobra. Do zobaczenia. Cześć!